Witam Was serdecznie, moi drodzy. Mam tutaj ciasto, które upiekłam wczoraj i nie zawaham się go użyć. Ale zanim Wam opiszę, jak ono smakuje i jaki jest smak, bo na pewno będziecie się zastanawiali, czytając mojego bloga i przepis i oglądając filmik wczorajszy, jak może smakować takie zdrowe ciasto, więc zaraz Wam powiem. Ale przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć o znaczeniu kaszy jaglanej w tym cieście, czyli co ona takiego ma w sobie i czy wszyscy o tym wiecie. Zapewne większość wie. Ale są osoby, które nie wiedzą, które są młode, które się nie interesują takimi sprawami. I chciałabym Wam powiedzieć, że głównym składnikiem tego ciasta jest kasza jaglana. I jest ona bardzo zasadotwórcza. Jest przeciwnowotworowa, antynowotworowa. Jest bardzo łatwo przyswajalne białko w niej. Ma witaminy B, B1, B6, witaminę E, czyli w tych B, czyli tiaminę, riboflawiny i pirodyksynę, lecytynę, poprawia koncentrację, działa na włosy, paznokcie, ma żelazo, miedź. Słuchajcie, jest antywirusowa, jest antyzapalna, ma bardzo dużo właściwości, na przykład jest lekkostrawna, nie uczula, jeśli chodzi właśnie o tą kaszę. Do tego mamy maliny, banany, czyli dostarczamy kolejnych rzeczy, witaminy C, mamy, jeśli chodzi o banany, no to mamy też tutaj błonnik w tych bananach, będziecie widzieli jak robię, więc zobaczycie, że mamy siemielniane, czyli mamy też błonnika dużo. Z każdej strony jest to ciasto bardzo zdrowe, jest bez cukru i ma tylko łyżkę miodu. Reszta to jest wszystko z naturalnych składników. Bardzo polecam, naprawdę. Teraz chciałabym go spróbować i Wam powiedzieć, jak smakuje. A więc tak, jak próbujecie góry, śmiać mi się chce, bo robię to pierwszy raz. Jak próbujecie góry, to jest po prostu delikatnie kwaskowe, słodkie. No, góra mocno kwaskowa, bo maliny, tak? Ale ja mówię w połączeniu z tym wszystkim, czyli słodkie, kwaśne i z taką nutą czekolady. Tylko, że ta czekolada jest taka bardzo śliska, czyli to takie wszystko fajnie przyswajalne dla podniebienia. Więc tak, słuchajcie, ciasto nie jest trujące, można je jeść, więc zapraszam do jedzenia, zapraszam do obejrzenia mojego filmu. Jest bardzo podobne, nazwałam je Pascha, to jest mój przepis autorski, nigdzie nie patrzyłam. Tak naprawdę wymyśliłam sobie jednego wieczoru i sobie pomyślałam, kurczę, chciałabym zrobić paschę. Kiedyś robiłam taką dobrą paschę, oczywiście taka niezdrowa, można by było powiedzieć, bo z cukrem, z mlekiem, krowim, tak? Bardzo fajną tą paschę robiłam i chciałam zrobić coś podobnego. No, nie zupełnie się da wyglądem, ale jest to naprawdę super. I teraz tak. Co czujemy? Podobne do sernika. Bardzo czuć wanilię, bardzo czuć skórkę pomarańczową, którą dałam. Jest bardzo aromatyczne to ciasto. Rozpływa się w ustach, chociaż czuć, czyli konsystencję ma taką jak sernik z białego sera. Ale wiadomo, że kasza jaglana ma taką specyficzną konsystencję, nawet po zblendowaniu. Nie będzie to zupełna gładka masa, chyba żebyśmy dodali do tego bardzo dużo jajek. Ja słuchajcie, wiem co można, wiem czego dodać, żeby coś było, no ale jeżeli miało być zdrowe, no to bez jajek, więc nie robiłam z jajkami. I powiem Wam szczerze, że jest naprawdę aromatyczna. Ludzie, którzy nie wiedzą, przypuśćmy, że mamy gościa i nie wiedzą, że jest to z kaszy jaglanej, jeżeli spróbują, pomyślą chyba, że to sernik. Chociaż jest troszeczkę takim kolorem delikatnie żółtawym, sinawym. Nie wiem, jak to nazwać. Ale jest naprawdę schłodzone, smakuje wyśmienicie. Okej, nie rozwodzę się już więcej. Naprawdę
Jest bardzo pyszne. Zapraszam do obejrzenia mojego filmu, jak przygotowuję te ciasto. Ponieważ bardzo fajne, bardzo sycące przede wszystkim, jak schłodzimy, jest przepyszne. Ma bardzo dużo witamin, minerałów, błonnika. No i jest zdrowe i naturalne, zrobione przez nas. Cześć kochani, witamy w kuchni Doris. Dzisiaj będzie przepis na pyszne ciasto, zdrowe ciasto, bardzo zdrowe. Zbliżają się święta wielkanocne, więc możecie je trochę zastąpić jako paschę, którą kiedyś robiłam, super paschę, taką niezdrową, z cukrem i z serem, ale i z mleka krowiego. Teraz zrobimy paschę zupełnie z innej, zupełnie inną możemy to nazwać. Pascha będzie bardzo aromatyczna i bardzo fajna. Co będziemy potrzebowali? Szybko Wam pokażę, co ja tutaj przygotowałam. Więc tak, mąka kokosowa będzie nam potrzebna. Będzie nam potrzebna kasza jaglana. Oczywiście ja ugotowałam więcej, więc nie zrażajcie się tym, że tutaj cały garstek i wszystko będę Wam po kolei mówić. Laska wanilii nam będzie potrzebna. Będzie nam potrzeba pół pomarańcza. Proszę, ja już pokroiłam i skórka z połowy pomarańcza. Będą potrzebne miski oczywiście, morele suszone, które są już dawno we wrzątku namoczone i już wystudzone, miód, mleko kokosowe, trzy banany i oczywiście maliny. Mogą być też borówki bądź inne owoce. I olej kokosowy standardowo, jak zawsze. Więc kochani, zaczynamy. I patelnia oczywiście będzie nam także potrzebna. Zaczynamy nasze pyszne ciasto. Kochani, więc tak. Na początek biorę łyżkę oleju kokosowego. Nawet nie... Prawie łyżkę. I wrzucam na patelnię od razu. To się będzie robiło w tym czasie, co będę Wam tłumaczyła. Będziemy prażyć naszą skórkę pomarańczową. Więc to się będzie, o, prażyło z boczku, tutaj. Ja sobie jeszcze przygotuję taką inną łyżkę do mieszania tego, dobra. I teraz tak, mamy tutaj pół pomarańcza, który wrzucimy zaraz do naszego ciasta. I tak, żeby odmierzyć, mam nadzieję, że wszystko widać, naszą kaszę jaglaną gotowałam w mleku kokosowym, Wy także możecie. I teraz tak, odmierzam, żebyście mieli dla pewności, wiedzieli ile czego dodałam. To będzie tak, jedna szklanka. Druga szklanka kaszy jaglanej. Będziemy jej troszkę mieli. O! Trzecia szklanka kaszy jaglanej. Oczywiście blender też mamy przygotowany. Czwarta. I piąta. Okej, mamy 5 szklanek kaszy jaglanej. To odstawiamy na boczek. I teraz tak, do kaszy jaglanej dodajemy pomarańcze. Na razie czekają. W sumie to nie muszą czekać, bo dodajemy też 2 banany. I blenderujemy nasze morele. Ja troszeczkę może odleję wody. O tak. Dałam 300 gram moreli. Proszę bardzo, jaki pyszny mus morelowy wychodzi. Ciasto jest wbrew pozorom bardzo szybkie. Przemieszamy tutaj naszą skórkę pomarańczową. O, proszę bardzo. Przekładamy wszystko razem. Teraz tak, potrzebujemy szklanki, szklaneczka, szklankę
mleka kokosowego. Ja też mleko kupuję w Vivo, mleko kokosowe. Tak, jak Wam mówiłam w kilku filmach. I blenderujemy. Proszę, jak Wam blenderujemy. Na bardzo gładką masę. W tym czasie mieszam moją skórkę pomarańczową i wyłączam na chwilkę. Dodajemy pół laski, ziarenka z pół laski wanilii. Sprawdzam na słodkość. Uważam, że jeszcze łyżkę miodu. Nie wiem, czy widzicie, co robię. Łyżeczka miodu do tego. Ok. I teraz wkładam mąki. Jedną szklankę mąki kokosowej. Mąka kokosowa zakupiona w sklepie przez internet. Bardzo fajna cena. Bardzo duża mąka. Bardzo długo starcza. Szklaneczkę mąki kokosowej, ale jeśli będzie zbyt o, widzicie, jak ładnie to się gęścieje? Czyli do ciasta dajemy dwa banany. Zaraz Wam powiem, co robimy z trzecim. I tak, skórka pomarańczowa już na patelni zrobiona. I wrzucamy ją tutaj. O, proszę bardzo. Proszę ją przypomnieć. Ale dzięki temu będzie super aromat. Ja jeszcze jedną łyżkę dam mąki kokosowej. Na słodkość. Na słodkość jest super. I teraz, moi drodzy, mam sodę i potrzebujemy łyżeczkę sody do tego wszystkiego. Blender już nam się nie przyda. O tak. Blender już odstawiamy na bok. Dodajemy łyżeczkę sody, taką sporą łyżeczkę sody, żeby nam chociaż trochę urosło to wszystko. Ciasto jest w konsystencji fajne, jeśli chodzi o konsystencję ciasta i do tego jest bardzo słodkie, kwaskowe i aromatyczne. Jest bardzo aromatyczne.
co robimy teraz? Myjemy rączki. Przede wszystkim mamy olej kokosowy, więc bierzemy o troszeczkę oleju kokosowego, który się nam rozpuszcza w dłoni. Smarujemy blachę. O, w ten sposób. O tak, wycieramy rękę papierem jednorazowym i przekładamy ciasto do formy. O tak. No, mi wyszło takie dosyć wysokie te ciasto, ale ja mam 5-osobową rodzinę. Oczywiście zawiki jem ja za dwoje. O tak. Ładnie konsystencję. Okej. I to wkładamy do piekarnika, kochani. Kochani, nasze ciasto się piecze w tej chwili, a my przygotowujemy bazę pod nasze malinki i mamy banana. Nie dodajemy do niego już cukru. Blendujemy go. Oj, uda mi się czy nie? Dodajemy. O, chyba jeszcze jednego muszę dodać banana. Chyba będzie za mało. Więc szybko obieram kolejnego. Proszę bardzo, dodajemy jeszcze jednego banana. Łyżeczkę siemienia lnianego, złotego. Ja mam taki, o, len mielony złoty. Kupiłam gdzieś w markecie. Może nawet dwie łyżeczki, żebyśmy mieli konsystencję taką troszeczkę kilowatą, żeby nam się nie rozwalało. To będzie baza na nasze ciasto, jak się upiecze. Ciasto piecze się około 40 minut. I teraz czekamy, aż ciasto się upiecze. Hej kochani, nasze ciasto piekło się 40 minut na termoobiegu. Wygląda w ten sposób. Już się troszeczkę przestudziło, ale jeszcze nie do końca. Ale już chciałabym nałożyć następne rzeczy. Proszę bardzo, obserwujcie, czyli nasz mus, który wcześniej przygotowaliśmy. O, tak. Bardzo fajnie się nakłada, ma super konsystencję i jest w ogóle pyszny, słodki, bez miodu, bez cukru, sam banan, kakao i siemię lniane. O. Proszę. O tak. I teraz będziemy jeszcze mieli malinki. Na to wykładamy nasze malinki. O. Ja mam malinki mrożone.
Zamroziłam je latem i teraz jeszcze je mam. Dzisiaj odmroziłam. O. Oczywiście staramy się wycisnąć ten mus, żeby nie było takiego. O. Rozłożyć ładnie, równomiernie po całym cieście. O tak. Ok. Ups. Przepraszamy za usterki, coś mi się tam wydarzyło. Także takie mamy ciasteczko. Nasza Pascha Wielkanocna gotowa. Życzę wszystkim smacznego. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Piszcie w komentarzach, czy Wam się udało i czy smakowało. Pozdrawiam serdecznie.